19 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbyły się nietypowe zajęcia z informatyki. Lekcje dotyczyły programowania robotów edukacyjnych za pomocą sekwencji kolorów. W dzisiejszym cyfrowym świecie programowanie stanowi umiejętność, którą młody człowiek powinien posiadać. W jaki jednak sposób wytłumaczyć uczniom, czym jest programowanie i jak się ono odbywa? Nie ma nic bardziej kreatywnego niż rysunek dla dziecka, w związku z tym dzieci z klas 1-3 mogą programować ozobota kredkami i flamastrami, a starsi mogą programować na komputerze, wykorzystując edytor ozobloki. Ozoboty reagują na sekwencje kolorów, które zapisane w odpowiedni sposób robot edukacyjny odczytuje jako konkretne polecenie. Dzieci za pomocą kolorowych pisaków wydawały ozobotom polecenia i obserwowały wyniki swoich działań. Nie ma nic lepszego jak nauka przez zabawę. I dzisiaj właśnie jest przykład takiej lekcji, gdzie dzieci przez zabawę uczą się programowania, żeby nabierały takich umiejętności i uczyły się logicznego myślenia, bo tego wymaga programowanie. I tak jak Państwo mieli okazję zobaczyć, to dzieci nawet nie wiedzą, że programują. Nauka programowania ozobotów składa się z poszczególnych etapów i dostosowana jest do wieku uczniów. Najmłodsi uczą się wypełniania odpowiednimi kolorami pól na planszach, następnie samodzielnie wyznaczają trasy ozobota, a starsi programują robota, wykorzystując do tego komputer. Programowanie jego jest bardzo proste, ale ta prostota jednocześnie pokazuje, że ten cyfrowy świat jest bardzo blisko i nie jest skomplikowane. Nie ma żadnych barier ani dla dziecka, ani dla rodzica w tym, żeby dziecko uczyło się logicznego myślenia i żeby umiało zaprogramować takiego małego robota.